Dzień dobry moi drodzy, czas najwyższy na Home Decor Haul. Już dawno nie było takiego filmu na moim kanale, więc czas najwyższy nadrobić te zaległości i opowiedzieć Wam o niektórych dodatkach. Dodatkach, które pojawiły się w moim mieszkaniu, a o które też ostatnio często pytacie. No to co, gotowi? Zaczynamy. Świeczniki. Świeczniki, które mogliście widzieć w jednym z moich ostatnich, jak nie ostatnim daily vlogu, gdzie pokazywałam Wam różnego rodzaju ozdoby świąteczne w moim mieszkaniu. I zauważyłam w komentarzach, że gdzieś tam się przewijało właśnie pytanie na temat tych świeczników. To są świeczniki, które kupicie, być może jeszcze dostaniecie w Home & You. Świeczniki, które były dostępne w trzech rozmiarach. Ja posiadam właśnie te najwyższe, najdłuższe. Były też takie średnie i były malutkie. Co prawda mam dwa tej samej wysokości. Chociaż powiem Wam, że zależało mi na świecznikach, żeby one były jeden wyższy, drugi niższy, bo miałam pewien plan, jak je ustawić w domu. A w tym dniu, kiedy robiłam zakupy, była bardzo fajna promocja. Między innymi kupowaliście jedną rzecz w standardowej cenie, a druga, tańsza, była przeceniona na złotówkę. No i pamiętam, jak poszliśmy do kasy z Massimo, żeby właśnie wybraliśmy sobie jeden ten duży, jeden mniejszy świecznik, a czyli ten największy i średniej wielkości. Okazało się, że niestety te, które były tej właśnie średniej wielkości, już były przecenione i one nie zaliczały się do promocji. Więc stwierdziliśmy, ok, weźmiemy w takim razie te dwa duże świeczniki, ustawimy je trochę inaczej, w innym miejscu. No i po powrocie do domu, słuchajcie, jak ja ustawiłam te świeczniki przy telewizorze, to Massimo stwierdził, że wygląda to trochę cmentarnie. Tak, dobrze usłyszeliście. I znalazłam inne wykorzystanie w innym miejscu właśnie na te świeczniki. Muszę powiedzieć, że są one naprawdę wyjątkowe, no bo mamy tutaj połączenie srebra z takim dużym, ładnym kryształem i prezentują się wyjątkowo, no ale oczywiście to są świeczniki, które nie każdemu będą pasowały w wystroju mieszkania i nie do każdego mieszkania, tak? Już nie wspominając o tym, że nie każdemu się one spodobają. U mnie akurat te świeczniki bardzo fajnie się komponują, dlatego że ja w mieszkaniu mam dużo srebra, ale mam też kryształy, o których zaraz Wam opowiem, więc te były dla mnie w sam raz. No i oczywiście dokupiłam na nich świece, świece pochodzą z Osho, były one też chyba wtedy jak kupowaliśmy, były przecenione i kolor tych świec to jest taki, powiedziałabym, troszeczkę turkus, on bardzo ładnie komponuje się z zasłonami, które mam w mieszkaniu, a kiedyś już opowiadałam Wam o tych zasłonach, także słuchajcie, świeczniki, teraz już wiecie skąd, dlaczego i co i jak. Kolejna rzecz, a w sumie to dwie, które pojawiły się niedawno w moim mieszkaniu, to są poduszki. Poduszki, które prezentują się właśnie tak. Jedna jest w przepięknej zieleni, takiej butelkowej, a druga w granacie. Poduszki pochodzą ze sklepu Maro Home. Wypatrzyłam ten sklep na Instagramie i spodobało mi się to, że można było sobie na poduszkach zrobić właśnie spersonalizowany haft. Zależało mi na tym, żeby haft był srebrny i taki właśnie jest. No i jak widzicie, na jednej poduszce mam M, a na drugiej poduszce mam A. I to są poduszki, które leżą na mojej kanapie albo na fotelu, o które też pytacie, zaraz do niego dojdziemy, z aksamitu, z takiego welurku, od razu już z wkładem, wyciągane mamy poszewki, możemy je spokojnie wyprać, bardzo miłe w dotyku, bardzo dobre jakościowo, pięknie wykonany haft, też sam wkład, słuchajcie, taki dobrej jakości, wypchany, miękki, przez co poduszka wygląda bardzo ładnie, zobaczcie jak ona jest taka puchowa właśnie, nie jest twarda, ale jest puchowa, to na czym mi zależało. I ja te poduszki zamówiłam w ofercie Black Week, one standardowo kosztowały 99 zł, ale akurat w tej ofercie Black Week było chyba 15% zniżki, więc całkiem fajnie wyszły mi te dwie poduszki. Natomiast myślę też nad tym, żeby dokupić sobie inne poduszki z haftem, właśnie takie spersonalizowane, również z tego sklepu, więc pewnie za jakiś czas zobaczycie je na moim Instagramie.
I co bardzo mi się spodobało, taki prezent, który też dostałam od właśnie sklepu Maro Home, niespodziankę, bo w momencie, kiedy ona do mnie przyszła i pokazała mnie na Instagramie, to odezwała się do mnie marka, która podarowała mi dodatkowy kod na następne zakupy. Bardzo miło z ich strony, za co bardzo dziękuję. Natomiast, tak jak mówię, poduszki są przepiękne, prześliczne. Możecie sobie wybrać kolor, możecie sobie wybrać kolor haftu, wybieracie sobie literkę, jaką chcecie, żeby się w środku znajdowała. Bardzo szybka wysyłka, także jak najbardziej tak, gorąco Wam polecam. No a skoro wspomniałam Wam o fotelu, no to też musimy się na chwilę tutaj zatrzymać, bo kiedy gdzieś pojawia się ten fotel na moim Instagramie, to też zawsze dostaję do skrzyneczki bardzo dużo pytań. Co to za fotel, jak się sprawdza, gdzie go kupiliśmy, gdzie go zamówiliśmy, jak długo czekaliśmy i tak dalej. Słuchajcie, fotel, na którym właśnie w tej chwili siedzę, jest to fotel marki Belliani. Fotel, który zamawialiśmy przez internet. I też nie czekaliśmy na niego zbyt długo. Co prawda na stronie internetowej jest podana taka informacja w momencie, kiedy zamawiacie sobie ten fotel, kiedy on będzie dostępny, kiedy będzie wysyłka tego fotela. Już nie pamiętam, ile na niego czekaliśmy. Tak jak mówię, to nie było zbyt długo. Natomiast przyszedł on, co ciekawe, jeszcze przed czasem, zanim miał do nas dotrzeć. Fotel musieliśmy sami złożyć. Nie było to łatwe, dlatego że fotel ma... Składa się z dwóch części, jeśli chodzi o, siedzenie. No i z raz, dwa, trzech części, jeśli chodzi, tutaj o stelaż. Stelaż jest oczywiście srebrny, jest bardzo dobrze wykonany. Natomiast sam fotel, samo to siedzenie też, słuchajcie, nas zaskoczyło, bo wiecie, jak to jest, jak zamawiamy meble przez internet, nie zawsze jesteśmy pewni, czy przyjdą one dobrej jakości, jaki będzie materiał, jak to będzie wyglądało. A po otworzeniu kartonu i wyjęciu tego wszystkiego z pudła, okazało się, że samo to siedzenie jest bardzo dobrze wykonane, bardzo dobrej jakości materiał. Znowu jest to welur w takim ciemnym, niebieskim kolorze, prawie granatowym. Bardzo ładne pikowania, zwłaszcza tutaj na tej części, na której siedzimy. Jest ona, powiedziałabym, twarda, ale nie na tyle twarda, że nie siedziałoby się na niej niewygodnie. O, też troszkę się obawialiśmy, jak to będzie, a okazało się, że jest super, jest po prostu super. W ogóle przeglądając ofertę Belliani, zauważyłam, że jest tam bardzo dużo fajnych, ciekawych modeli. Jeśli macie mieszkanie takie, powiedziałabym, w stylu bardziej nowoczesnym, na pewno znajdziecie tam dla siebie coś ciekawego. I tak jak mówię, jest podana wysyłka, wysyłka jest szybka, przychodzi kurier, wszystko Wam do domu doniesie, także też nie musicie się martwić o to, żeby wnieść taki mebel, jak to będzie z jego dostawą. No i po złożeniu okazało się, że fotel idealnie nam tutaj pasuje. Do niego zamówiliśmy również stolik i siedzi się na nim dobrze. Obawiałam się też, wiecie czego, że moje koty, jak będą wchodziły sobie na ten fotel, że będą pazurki, wiecie, wbijać w całe to siedzenie i być może mi tutaj coś zaciągać. A okazuje się, że jednak nie. Co prawda sierść jak sierść zawsze gdzieś tam zostaje, więc trzeba to posprzątać, odkurzyć, ale nie ma problemu z tym, że koty wbijają mi pazurki, absolutnie tego nie robią, a siedzi im się również wygodnie, bo widzę, że obserwuję je w ciągu dnia i widzę, że lubią sobie na nim przesiadywać, także fotel jak najbardziej tak, ja Wam bardzo polecam tę markę, myślę, że każdy coś w Belliani dla siebie ciekawego znajdzie. I jeszcze jeden mebel, o który również mnie pytacie, to jest komoda. Komoda szklana, która znajduje się w moim przedpokoju. To jest szkło łączone z drewnem, drewno, które jest pomalowane na srebrno. Do tego, do komody musiałam wymienić gałki, bo były one w zupełnie innym stylu, nie takim, na jakim mi zależało. Ale oczywiście wymiana gałek to nie jest żaden problem. Mamy tutaj trzy szuflady i powiem Wam, że zapłaciliśmy za tę komodę niewielkie pieniądze, a udało nam się ją znaleźć w TK Maxie. Bo bardzo często właśnie pytacie mnie, skąd jest ta komoda, bo szukacie czegoś takiego, a nie możecie znaleźć. I my też długo szukaliśmy. Właśnie takiej idealnej komody, która nie będzie za wysoka, nie będzie za niska, ładnie nam się wbije w kąt właśnie w przedpokoju i też zależało mi na tym, żeby ona była właśnie taka lustrzana. A kiedy zauważyłam w TK Maxie tę komodę, że jest ona
dodatkowo jeszcze połączona z tym drewnem takim pomalowanym na srebro, gdzie pasuje nam to wykończenie z ławeczką, którą z kolei mamy w przedpokoju, bo ona też ma takie srebrne nóżki, więc stwierdziłam jak najbardziej tak. No i słuchajcie, okazało się, że ta komoda kosztowała 550 zł, więc były to naprawdę niewielkie pieniądze jak na taki mebel. Bo jeśli przejrzycie sobie ofertę sklepów, gdzie mamy właśnie tego typu meble, takie lustrzane, gdzieś tam kryształowe, to zauważycie, że są one niesamowicie drogie. Ja też przez pewien czas miałam upatrzoną właśnie taką komodę bardzo podobną, tylko bez tych elementów drewnianych, w Home & You. Ale ta komoda kosztowała prawie 2000 zł. I ciągle czekałam na to, żeby była jakaś promocja, żeby była jakaś zniżka, no bo mówię, no kurczę, 2000 zł za taką małą komodę to jest bardzo dużo. I słuchajcie, w pewnym momencie ta komoda w ogóle zniknęła z oferty. Nie było na niej żadnej promocji, nie było żadnych wyprzedaży, ale ona po prostu zniknęła z oferty. Nigdzie nie mogliśmy jej dostać. No i na szczęście okazało się, że w TK Maxie, robiąc jakieś przypadkowe zakupy, znalazłam właśnie tę komodę. I nawet się nie zastanawialiśmy, słuchajcie, wzięliśmy ją od razu, wiedzieliśmy, że to jest to, za takie pieniądze, taki fajny mebel, prezentuje się super, no i idealnie pasuje do wystroju w moim mieszkaniu. Lecimy dalej. Ostatnio też robiąc zakupy w Auchan, znalazłam bardzo fajne osłonki na doniczkowe kwiaty. I tutaj też znowu będzie, słuchajcie, mała historia, bo od jakiegoś czasu szukałam właśnie takich podobnych osłonek. I opowiadałam wam o tym, że wybraliśmy się któregoś razu do Flora Point, potem byliśmy znowu i potem byliśmy znowu. I tam zazwyczaj jest największy wybór, jeśli chodzi o osłonki, takie powiedziałabym bardziej nietypowe lub też bardziej oryginalne. Oczywiście ceny ich są niesamowicie wysokie, ale stwierdziłam, że okej, jeśli to ma być coś, co będzie pasowało do wystroju mojego wnętrza, to jak najbardziej tak, byleby wielkością te osłonki idealnie wpasowały się w dwa kwiatki, które posiadam w moim mieszkaniu. No i niestety nie udało mi się kupić żadnej takiej osłonki, na jakiej by mi zależało. Co prawda kupiłam jedną, która po przyniesieniu do domu okazała się zupełnie nietrafiona. No i właśnie, ostatnio robiąc zakupy w Auchan, na dziale z dekoracjami świątecznymi znalazłam te oto osłonki. One były włożone jedna w drugą. I była tylko jedna cena, 89 zł. Chciałam sprawdzić, czy to jest cena za tę dużą osłonkę, albo za tę małą. No i poleciałam pod czytnik, ale nie mogłam, bo te kody były tak przyklejone, że nie mogłam, słuchajcie, włożyć pod ten czytnik. No i okazało się, że z innego działu krzyczała do mnie, słuchajcie, pani: pani bierze, to jest zestaw. On jest ten, ta cena to jest zestaw. Ja mówię, no to świetnie, no to dwie osłonki, idealnie komponujące mi się tutaj w moim mieszkaniu, za taką cenę, za 89 zł, mówię, dobra, biorę. Z drugiej strony też nie byłam do końca pewna, czy zmieszczą się doniczki, w których trzymam właśnie te moje kwiatki, ale okazało się, słuchajcie, po przyniesieniu do domu, że i jedna i druga pasują idealnie. W tej mniejszej trzymam storczyk, a w tej większej trzymam kwiatek, który jest w sypialni. Najlepsze było w tym wszystkim to, że jak wzięłam te osłonki, to Massimo mówi do mnie, wiesz co, nie wiem, no jakoś tak, no nie wiem, czy to będzie dobre, czy będzie pasowało w tym naszym mieszkaniu, no nie wiem, okej, no to srebro. Ja mówię, ale fajne są, zobaczysz, będzie dobrze. I jak już wstawiłam kwiatki w te osłonki, to tylko słyszałam, dobry miałaś pomysł. Jak widzicie, udało mi się znaleźć bardzo fajne osłonki właśnie w Auchan, ale wiem, że właśnie one są na dziale ogrodniczym, być może są też przeniesione na dział z dekoracjami świątecznymi, więc jeśli wam się takie osłonki podobają i będą gdzieś u was się dobrze sprawdzały w mieszkaniu, w waszym domu, to właśnie tam szukajcie. No dobrze, moi drodzy, to teraz przejdziemy do kolejnej rzeczy, a mianowicie kryształów. I to jest taki dosyć kontrowersyjny temat, bo okazuje się, że tak, jest grupa osób i zawsze tak będzie, która będzie twierdziła, że nie w ogóle gdzie jakieś tam kryształy. Ale jest też grupa takich osób, które lubią, tak jak ja, lubią się nimi otaczać, lubią mieć gdzieś w swoim mieszkaniu, w domu, idealnie pasują im do wnętrza i uważają, tak jak ja, że są to rzeczy ponadczasowe. I w moim właśnie mieszkaniu pojawiły się takie kryształy. Jeszcze na starym mieszkaniu
nie miałam nic, ale wiedziałam, że jak przeprowadzę się do nowego mieszkania, to bardzo bym chciała, żeby pojawiły się gdzieś tutaj właśnie te kryształy. No i dostałam je w prezencie. Pierwszy, który Wam pokażę, to jest taka oto piękna bomboniera, którą dostałam od mojej babci. Prześliczna. Ktoś z Was też już pisał mi na moim tutaj kanale, gdzieś pod filmem, że przepiękne są te kryształy, które leżą tutaj właśnie na stoliczku obok mnie. I to jest jeden z nich. Ta oto przepiękna kryształowa bomboniera, którą dostałam od mojej babci właśnie na nowe mieszkanie. Jest obłędna, jest ciężka, ale jest naprawdę, słuchajcie, no robi wrażenie, jest przepiękna. Kolejny kryształ, tym razem popielnica. Popielniczka taka, o, wielka, kryształowa. I ją dostałam od mojej cioci, też właśnie na nowe mieszkanie. Też jest, słuchajcie, niesamowicie ciężka, ale wygląda pięknie. No oczywiście nikt tutaj nie będzie wrzucał do niej popiołu i papierosów, ale no ładnie ona się prezentuje, naprawdę ładnie wygląda wśród tych wszystkich innych moich tutaj dodatków. No i jest, robi wrażenie, tak. Kolejny kryształ pojawił się jako pierwszy w moim mieszkaniu i dostałam go od mojej mamy, a z kolei ona dostała go od mojej babci. Babci od mamy mojego taty. I to jest już taka misa na nóżkach, nawet jak sobie tutaj postukam, to wszystko słychać mi tutaj w uchu, słuchajcie, brzęczy kryształ, ale też jest przepiękna, wiekowa, ma naprawdę wiele lat i chyba tak się troszeczkę śmieję z moją mamą, że jest tak przekazywana z pokolenia na pokolenie, ale naprawdę robi też wrażenie i ja trzymam sobie akurat w niej cukierki, chociaż ona sama prezentuje się przepięknie. I jeszcze jedna taca, w sumie to taka powiedziałabym, no właśnie, taca bardziej, która kryształowa, którą też dostałam od mojej mamy niedawno i ona jest właśnie w tej chwili ozdobiona w tym świątecznym klimacie. Też prezentuje się, słuchajcie, przepięknie. Też jest wiekowa i też z kolei moja mama dostała ją po babci. W domu u mojej mamy też jest bardzo dużo tych kryształów, zresztą my obydwie lubimy. U drugiej mojej babci też dosyć dużo tych kryształów jest, chociaż moja siostra troszkę narzeka, że u niej w sumie też by się przydały, też jeszcze ich nie ma, ale też na pewno je sobie zbierze, będzie sobie zbierać i trzymać w gablotach lub właśnie w takich różnych miejscach w domu. Kryształy prezentują się przepięknie, ale mam też jeszcze prezent, który dostałam od wujka z rodziną na nowe mieszkanie i są to kryształowe kieliszki. Kieliszki, które prezentują się właśnie tak. Są to oczywiście kieliszki do wina i możecie je dostać, całe opakowanie, cały zestaw 6 kieliszków w Agata Meble. Stamtąd są właśnie też te kieliszki i powiem Wam, że takie same kieliszki ma również moja mama, identyczne. A nawet powiem Wam, że ostatnio oglądając serial Alienista, to jest serial, który tam dzieje się w roku 1800 ileś, kiedy aktorzy spotykali się przy kolacji, w restauracji wieczorem, to właśnie na stole mieli takie kieliszki. Słuchajcie, identyczne kieliszki, ten sam, znaczy identyczne, taki sam wzór kieliszków. I się śmialiśmy z moim Massimo, zobacz, zobacz, już wtedy takie kieliszki, zobacz tutaj kryształowe. No oczywiście żartujemy sobie, tak, no bo film nagrywany jest w naszych czasach, ale to nie o to chodzi. Po prostu te kieliszki są przepiękne i chciałabym sobie kupić cały zestaw, żeby mieć oprócz tych kieliszków do wina, jeszcze takie większe kieliszki do wina, plus do tego kieliszki do szampana i szklanki. Więc pomału na pewno sobie dokupię. Pamiętajcie też o tym, że jeśli posiadacie kryształy w waszym domu, to nie myjemy ich w zmywarce. Chociaż są takie teorie, że warto by było je czasami wrzucić do zmywarki same, bez żadnych rzeczy obok i tylko na program nabłyszczania, żeby one miały też piękny blask, ale trzeba z tym uważać, bo ja już czytałam o takich przypadkach, spotkałam się też z takimi przypadkami, że włożone właśnie kryształy do zmywarki pod względem tej temperatury i tak dalej, mogą pęknąć lub też jak zadziała na nie nieodpowiedni środek czyszczący lub nabłyszczający,
to potrafią zmienić kolor. No, nie zawsze jakość tych kryształów idzie z nazwą kryształy, więc trzeba pamiętać o tym, żeby jednak w odpowiedni sposób o nie dbać. Ja mimo wszystko nie wkładam ich do zmywarki. Z nabłyszczaniem sobie spokojnie radzę. Może kiedyś zrobię film na ten temat, jak dbać o kryształy. Dzisiaj to nie jest temat, który poruszamy. Natomiast tak jak mówię, kieliszki kryształowe pojawiły się u mnie, będzie tych kryształów na pewno więcej, a na razie wygląda tak jak wygląda, wygląda to tak jak wygląda, tyle ich posiadam u siebie w domu, no i już zacieram rączki na kolejne kryształy. Moi drodzy, kończymy ten dzisiejszy home decor haul, ale pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, którą kupiłam kilka dni temu w Carrefourze i jest to taki stojak. Stojak, na którym trzymamy sobie zegarki. Ja i mój Massimo, który spodobał nam się kolorystycznie, bo jest szary z taką złotą nitką, ale w aksamicie, więc idealnie prezentuje się w miejscu na komodzie w tej kolorystyce, którą mamy w sypialni. Ja wiem, że niektórym to nie będzie pasowało, ale ja właśnie czegoś takiego szukałam, bo do tej pory trzymaliśmy nasze zegarki w takich pudełkach i to też nie było do końca wygodne, bo trzeba było takie pudełko wyciągnąć, otworzyć, też czyścić je w odpowiedni sposób, bo tam też się zbierał kurz, jakieś poprochy. No i jak zobaczyłam ten stojak, a już od jakiegoś czasu, słuchajcie, tak sprawdzałam w internecie, gdzie można coś takiego dostać i zawsze był to jakiś kolor, który mi nie odpowiadał, albo materiał, który mi nie odpowiadał. Więc jak zobaczyłam ten stojak w Carrefourze, to stwierdziłam, biorę. Wśród właśnie tych rzeczy, które tam były wyłożone na ladę, były również pudełka na biżuterię, pudełka takie zwykłe, właśnie otwierane, w różnych kształtach, w różnej wielkości. Ja za ten stojak zapłaciłam coś około 50 zł, więc nie było to dużo, ale też nie było tanio. Na pewno w internecie można znaleźć je dużo taniej, no ale tutaj pytanie jest też takie, jaki to ma być materiał, jaki to ma być kolor, jakiej to ma być wielkości właśnie ten stojak, a ja podczas zakupów tak, słuchajcie, przy okazji właśnie znalazłam ten i stwierdziłam, od razu biorę, bo wiecie jak to jest. To jest tak, że jak sobie coś upatrzymy i tego nie weźmiemy od razu, będziemy się zastanawiać, to potem jak wrócimy po to, to już tego nie będzie. Ja przynajmniej zawsze tak mam. Nie wiem, czy wy tak macie, ale ja zawsze tak mam. I to nie chodzi tylko i wyłącznie o rzeczy do domu, ale na przykład o kosmetyki, czy zwłaszcza o ciuchy i o buty i o torebki. No w każdym razie ten stojak fajnie się prezentuje, wykładamy sobie na nim zegarki, jest wygodny w użyciu i dobrze nam się sprawdza. No to teraz mam nadzieję, że rozwiałam Wasze wątpliwości, jeśli chodzi o rzeczy, właśnie takie dodatki, które gdzieś tam przewijały się w jakichś moich ostatnich filmach czy na Instagramie. Wiecie już co i jak. Dajcie znać, czy coś Was zainteresowało, czy coś Wam się spodobało. No i też takie moje pytanie do Was. W której grupie osób się znajdujecie? Tych, które lubią kryształy, czy tych, które nie lubią kryształów? Czy podoba Wam się to, czy Wam się to nie podoba? O, jestem bardzo ciekawa, jakie jest Wasze zdanie i ile osób mi się tutaj pojawi, które będą negować kryształy w mieszkaniu, ale też takich, które lubią, którym się to podoba. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, to takie małe podsumowanie na dziś, a my widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się cieplutko. Pa!